drukowanie domów. Jakie konstrukcje można z tego wznosić? Domki jednorodzinne, bunkry czy wieżowce? To jest podcast Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry, Rafał Molenda. Spotykamy się dziś na placu budowy, a jesteśmy w doborowym towarzystwie, bo są z nami Mateusz Techman. Dzień dobry. I Marcin Hoffman. Dzień dobry Państwu. To jest zespół, który jest odpowiedzialny za wylewanie z drukarki 3D betonu na plac budowy. No i z tego powstają domy w technologii 3D. No brzmi to jak powieść Stanisława Lema, ale rzeczywiście to już się dzieje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, a dokładnie gdzie? A dokładnie na Wydziale Budownictwa Inżynierii i Środowiska. Można znaleźć nasze dwa prototypy drukarek. Skąd pomysł na to, że do betoniarki zdecydowaliście się podłączyć drukarkę 3D? Obudziliście się pewnego dnia i stwierdziliście, że no, trzeba zrobić coś nowego i akurat będzie to drukowanie domów? Zaczęło się to w 2016 roku. Marcin Hoffman. I na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki powstał zalążek tego pomysłu. Stwierdziliśmy, że to jest, w Polsce nie ma takiego pomysłu, wobec tego warto by było takie coś wdrożyć na naszym uniwersytecie. Oczywiście, jeśli chodzi o sam druk 3D, to potrzebujemy do tego maszyny, która nam to zrealizuje, ale bardzo istotnym elementem jest mieszanka do druku 3D. Dlatego jest to współpraca dwóch wydziałów naszego uniwersytetu, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. A co jest istotniejsze w tym projekcie? Czy ta mieszanka, czy maszyneria, która drukuje i wylewa ten beton? Istotna jest mieszanka, natomiast jeśli chodzi od strony inżynierskiej, to takie systemy można w dosyć łatwy sposób zmontować i skonstruować. Wobec tego ta mieszanka jest bardzo istotna. Musi mieć odpowiednie właściwości. Tak, dokładnie tutaj Mateusz Techman. Mieszanka betonowa, która jest stosowana w druku 3D, jest tym największym problemem w tej technologii. Aby ją odpowiednio zaprojektować, wykonać, a potem musi mieć ona również odpowiednie parametry, czy trwałościowe, czy wytrzymałościowe, aby móc taki dom wybudować. Natomiast tutaj systemy, które są budowane przez kolegów mechaników, na pewno ułatwiają nam pracę. Przede wszystkim usprawniają ją, przyspieszają, zwiększają też dokładność, bo dokładność tutaj też jest bardzo istotnym elementem. Jakie konstrukcje można z tego wznosić? Czy domki jednorodzinne, czy bunkry, czy wieżowce? Tutaj myślę, że do technologii druku 3D trzeba na dwa sposoby podejść. Jeden jest ten taki bardziej medialny, wizualny, który widzimy często w prasie i też często o tym rozmawiamy, czyli o takich domach drukowanych bezpośrednio na placu budowy. No, najłatwiej zawsze jest mały element wydrukować, nieogromny. Natomiast na świecie powstają podobno wieżowce czteropiętrowe w Chinach, czy też inne konstrukcje wyższe. Z tym, że trzeba pamiętać, że ta technologia świetnie wygląda medialnie, natomiast ma pewne obostrzenia i trzeba tutaj na nie zwrócić uwagę. Jakie to są obostrzenia? Nie wszystko da się wydrukować. Od tego trzeba zacząć. Nie wydrukujemy stropów bezpośrednio na budowie, nie wydrukujemy dachu. Do tego stosujemy elementy prefabrykowane, które są wykonywane na przykład w halach produkcyjnych, gdzie również można zastosować technologię druku 3D. Natomiast trzeba je wcześniej przygotować. No tak, bo musi być jakieś rusztowanie, prawda? Żeby ten beton sobie tam spłynął i został, tak? Czy dokładnie. Dobrze kojarzę? Tutaj w tradycyjnym budownictwie faktycznie stosujemy szalunki, przede wszystkim, aby gdzieś ten beton płynący, napierający zatrzymać. W technologii druku 3D przede wszystkim szalunków nie stosujemy. Stąd też ten problem z mieszanką do druku, gdyż ona nie może się rozpłynąć za bardzo, musi wytrzymać pewne obciążenia, na które się kładamy, no i musi być odpowiednio jakościowo wykonana. Także tutaj nie mamy szalunku, więc przez co nie możemy na przykład właśnie wydrukować bezpośrednio stropu takiego, jeżeli byśmy myśleli, że nie w technologii nietradycyjnej. Także tu trzeba pewne rzeczy rozróżnić. Sam beton z doświadczenia każdy albo z obserwacji każdy sobie może wyobrazić. Wylewamy sobie taki beton na powierzchnię i co się z niego robi? Robi się z niego po pewnym czasie płaszczyzna, bardziej lub mniej równa. Tak się zachowuje, no bo beton to jest najprostsza chyba mieszanka świata, stosowana chyba od
pra wieków. Woda, piasek, coś jeszcze? Woda, piasek i jakieś spoiwo w podstawowej wersji cement. Mhm. I to faktycznie dla, myślę, 99% ludzi na świecie jest zupełnie wystarczająca definicja. A wy macie ten problem, że po tym, jak z tej dyszy waszej drukarki zaczyna wylatywać ten beton, to on musi się zatrzymać w miejscu, w którym go wylejecie. On nie może się rozpłynąć, musi pozostać w miejscu. Jak to robicie? Musi pozostać w miejscu, musi też jakby, nie może się odkształcić od na przykład kolejnych obciążenia od następnych warstw. Jak to robimy? Technologia betonu jest dosyć wbrew pozorom skomplikowaną technologią. Już te dzisiejsze betony to nie są takie trzyskładnikowe materiały, które gdzieś tam powstawały i za czasów rzymskich, czy za czasów Asyrii nawet. To są już właściwie kompozyty chemiczne. Dodaje się mnóstwo do nich dodatków chemicznych, dodatków mineralnych, domieszek różnego typu, które powodują, że zmieniamy te parametry. Tutaj jeden z takich ważniejszych parametrów jest jego lepkość, czyli ta konsystencja betonu jest bardzo ważnym parametrem, bo on nie może się rozpłynąć. Możemy zrobić beton leisty, możemy zrobić beton, który jest praktycznie sztywny i to wszystko zależy od tego, czego oczekujemy. No i tutaj poprzez odpowiednie projektowanie takiej mieszanki, co jest czasami procesem bardzo długotrwałym, pewne zakresy dozowania różnych materiałów są powiedziane, można w literaturze je nawet znaleźć, każdy gdzieś tam się doszuka pewnych recept na dane betony, natomiast nie każdy ma dostęp na przykład do takich rodzajów chemii czy dodatków mineralnych. Wy na szczęście macie i działacie. Wyjaśnijmy, jak to działa, bo rozumiem, że na początku musicie mieć pewien plan. Dom ma mieć określoną powierzchnię, ma jakiś obrys, wjeżdżacie sobie na plac budowy, stawiacie wielkie rusztowanie metalowe, po którym jeździ sobie suwnica z dyszą, która będzie pluła za chwilę betonem, tak? Ja sobie tak próbuję to jakoś zwizualizować, ale naprowadźcie mnie po kolei, jak to wygląda. Gdybyśmy podzielili sobie budynek na elementy, to na pewno to musi być fundament. Później mamy ściany nośne, działowe, one mają odpowiednie otwory drzwiowe czy okienne. Mamy też stropy, dachy, na przykład schody. Natomiast pytanie jest, które z tych elementów możemy wydrukować? Na pewno schody. Schody. No właśnie tutaj jeszcze nie. Przede wszystkim to drukowanie, które jest obecnie pokazywane przez różne firmy na rynku, to jest druk ścian. Tylko i wyłącznie ścian. Jest jedna firma, która pokazuje, że można drukować, przygotować też fundament pod taką strukturę, natomiast to jest niezbyt często stosowane. Natomiast jeśli chodzi o stropy, dachy, czy nawet schody, niestety nie możemy tego wydrukować w miejscu przeznaczenia. Zazwyczaj to są prefabrykaty, które też możemy wydrukować, ale obok tej docelowej budowy i na przykład po kilku dniach przenieść ją do docelowego miejsca. Natomiast jeśli chodzi o maszynę, która drukuje, tutaj mamy różne strategie. Niektóre maszyny obejmują swoją całą kubaturą powierzchnię i przestrzeń, w której ma powstać ten budynek. No to jest logiczne. To jest logiczne, ale są też maszyny, które wyglądają jak takie małe żurawie budowlane, które wstawia się jakby w środku miejsca, w którym ma być wybudowany budynek i on po prostu ma wysuwane ramię, które obrysem swoim jest w stanie rozłożyć te wszystkie ścieżki właśnie po konturze tego budynku. Także są różne podejścia. Nad którym wariantem wy pracujecie? Czy testujecie wszystkie? Nie. Testujemy ten wariant, że tak powiem, prostszy, że mamy maszynę, która obejmuje swoją kubaturą całą przestrzeń. To jest dla nas łatwiejsze. Natomiast jest to maszyna, którą trudniej się rozstawia. Ma też swoje minusy. Natomiast można użyć jej jako na przykład dźwigu, który będzie przenosił te prefabrykaty w docelowe miejsca. Natomiast ta druga technologia to jest technologia, którą łatwiej jest przewieźć, ustawić miejsce wydruku. Ona jest mniejsza, potrzebuje mniej przestrzeni, natomiast już ma też swoje ograniczenia, po prostu, że jeżeli chcemy wybudować większy budynek, to musimy ją przestawiać w kilka miejsc, żeby ona mogła wydrukować całą strukturę. A ile czasu trwa wydruk takiego? Cały czas mówię wydruk, ale to mi się jakoś, ja wiem, że to skojarzeniowo jest najbliżej chyba, ale to mi się jakoś tak nie klei. Jeśli chodzi o taką poprawną definicję tego, to potoczną nazwą jest druk 3D. Natomiast ta technologia nazywa się wytwarzaniem przyrostowym. Wobec tego co jakiś czas nakładamy nową warstwę, żeby ta struktura trójwymiarowa nam powstała. No, czyli bardzo podobnie do tej techniki stosowanej od lat w budownictwie, czyli warstwa po warstwie. Tak jest. Wcześniej były to cegły, kamienie, później cegły, a teraz wylewamy sobie przygotowany odpowiednio beton. No i załóżmy, że przychodzę do was, mówię dzień dobry. Chciałem dom. Dom o powierzchni 100 metrów. Proszę mi powiedzieć, kiedy będę mógł się do niego wprowadzić. No właśnie. My teraz, powiedzmy sobie, wydrukujemy fundament, ściany i
na tym się zatrzymujemy. To jesteśmy w stanie wydrukować, natomiast żeby wykończyć dom pod klucz, to musimy jeszcze dokończyć inne elementy. Natomiast wydrukowanie tego elementu szacuje się, znaczy niektóre firmy pokazują nam, w jakim czasie one wybudowały to. I na przykład mamy taki dom w USA, hotel właściwie, hotel w USA, zbudowany 130 metrów kwadratowych, wysokość 3 metry, to oni to drukowali przez 100 godzin. Nie w sposób ciągły, z przerwami, ale to mamy około 4 dni. Tu trzeba pamiętać jeszcze o tym, że ta technologia faktycznie bardzo dużo nam przyspiesza, przede wszystkim przez to, że nie musimy stosować szalunków. W momencie, w którym stosujemy taki gotowy na przykład prefabrykat jako płyty stropowej, to montujemy go w ciągu jednego dnia bez problemu i mamy jakby zamkniętą naszą zabudowę. W przypadku takiego stropu lanego zazwyczaj trzeba odczekać minimum 7, 14 czy nawet miesiąc, aby można było taki strop rozszalować. Więc jeżeli mamy ściany postawione w 100 godzin, które powiedzmy, że następnego dnia już możemy obciążyć, to skraca nam to praktycznie czas zabudowy domu do 5, może 7 dni, czyli praktycznie zyskujemy miesiąc. Ten beton, ja rozumiem, on szybciej schnie, szybciej wiąże, tak? Ten beton trochę szybciej wiąże, natomiast jego przyrost wytrzymałości jest zdecydowanie wyższy. To w takim sposób muszę to przedstawić i można po prostu szybciej go obciążyć, co daje nam kolejną przewagę czasową nad tradycyjnym betonem. No dobrze, a jeżeli coś jest zrobione na szybko, na łapu-capu, tak jak mawiała moja babcia, to za chwilę się rozsypie i nic z tego nie będzie. Jak jest z tym betonem? Jaka jest trwałość takich konstrukcji? Te konstrukcje są bardzo trwałe. Robiliśmy na naszym wydziale testy takich elementów ściennych właściwie. Drukowaliśmy ścieżki, wypełnialiśmy je odpowiednią izolacją. Przygotowywaliśmy taką jakby pełny przekrój ściany, który moglibyśmy zastosować w domku. Testowaliśmy go pod kątem parametrów ciepłowilgotnościowych i takie, może tak to obrazowo powiem, dwie cienkie 4-centymetrowe ścieżki betonu wytrzymują więcej niż taka typowa ściana 25 czy nawet 30-centymetrowa w budownictwie. Także wytrzymałe jest to o wiele bardziej niż typowe ściany. Jest to też tak samo trwałe. Także ta technologia na pewno ma swoje zastosowanie i będzie miała. 4 lata temu wydrukowaliśmy w ramach testów taką donicę, którą wystawiliśmy na dziedziniec Wydziału Budownictwa. I ona tam od 4 lat stoi. Jest trwała, nie ma żadnych spęknięć. Wobec tego to taki test robimy wieloletni. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, przepraszam bardzo, to jest tylko donica. A ja chciałbym mieć taką konstrukcję, która będzie musiała znosić większe naprężenia. Będzie poddana, no tak jak ta donica, różnym skrajnym warunkom temperaturowym, wilgotności i tak dalej. Jak donica się rozsypie, to nikt nawet się tym nie przejmie, ale jak mi się rozsypie dom, to mamy katastrofę. Tak, tutaj jako były kierownik laboratorium i pracownik Laboratorium Konstrukcji Żelbetowych Technologii Betonu mam... Przypomnę, Mateusz Techman. Mam pod sobą bardzo, albo zajmuję się wieloma maszynami, które pozwalają nam badać takie parametry wytrzymałościowe i trwałościowe. Badamy wpływ na przykład mrozu na takie elementy, badamy wpływ, jaką wytrzymałość ma taki element, wpływy termiczne, także mogę tutaj zapewnić, że te na przykład mieszanki, które przygotowujemy w naszym laboratorium, są w zupełności wystarczające, a nawet, szczerze powiem, że mają bardzo duży zapas w stosunku do tradycyjnych betonów. Także mogę zapewnić swoim imieniem, że takie mieszanki na pewno będą wytrzymałe i będą trwałe i będą nam w przyszłości w takim wbudowanym domu dobrze służyć. Właśnie i dobrze, że o tym mówimy, bo ta przyszłość mnie interesuje. Kiedy będzie można mówić o takiej sytuacji, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że przychodzi do was pan Kowalski albo ja z zamówieniem i mówi: dzień dobry. No ja tutaj właśnie po domek przyszedłem, chcę za tydzień się wprowadzić z żoną, dziećmi, z psem. Obecnie są firmy na świecie, USA, Holandia, Francja czy Niemcy, Dania, które komercyjnie oferują takie usługi. Natomiast one wysyłają też, przedstawiają kilka artykułów, w których opisują to wszystko. Natomiast mamy wrażenie, że to są na razie testy. Oni sami testują, uczą się tej technologii, muszą zobaczyć, jakie są słabe punkty tej technologii. Wobec tego myślimy, że w tym momencie jeszcze nie. Natomiast ile lat szacujemy? 2 lata temu uczestniczyliśmy w konferencji w Zurychu, pierwszej konferencji dotyczącej druku przyrostowego w budownictwie. Tam jedna z firm analitycznych wskazywała na około 8-10 lat do pełnego komercyjnego wdrożenia tej technologii. Tutaj też w rozmowach kuluarowych z ludźmi z branży, z jednych z większych chemicznych firm miałem okazję porozmawiać i tutaj też planowali około 8-10 lat. Czyli w teorii zostało nam lat 6.
tutaj ta technologia, jeśli chodzi o samo opracowanie, ma pewną wadę i jest to wada, że jest podatna na warunki atmosferyczne. Jeśli mówimy o takiej druk, gdzie jadę na budowę i staram się wydrukować. Typowy beton, tak jak powiedziałem, jest w szalunku, więc jemu czy wiatr, czy śnieg za bardzo nie przeszkadza. Tutaj, jeżeli drukujemy cienką ścieżkę betonową i nagle przyjdzie silniejszy wiatr, ona może po prostu stracić steteczność i po prostu przewrócić. Stąd też jest taki chociażby problem, który oczywiście gdzieś tam się rozwiązuje się stosując namioty, jakieś osłony wiatrowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to w pewien sposób problematyczne. Dodatkowo dochodzą tutaj jakby sprawy administracyjne. Wszystkie materiały budowlane muszą być certyfikowane, odpowiednio przebadane przez odpowiednie instytucje, więc tutaj też ten proces trochę się wydłuża. Myślę, że te 6 lat to jest taki dobry czas. No dobrze, to poczekam. A teraz najciekawsze i najważniejsze chyba. Proszę mi powiedzieć, ile to kosztuje. Tu postaram się wymijająco powiedzieć, bo się niestety chodzi mi o to, czy to jest droższa technologia od stosowanych obecnie? Na pewno jest szybsze. W tym momencie raczej skłaniamy się do tego, że jeszcze jest droższe. Z tego względu, że każda technologia, zanim zostanie wypuszczona na rynek komercyjny, ona pochłania bardzo dużo pieniędzy na same badania, więc tutaj jeszcze ta technologia jest droższa. Sama mieszanka betonowa jest praktycznie dwukrotnie droższa. Natomiast zużywamy jej mniej, wykorzystujemy w krótszym czasie, mamy mniejsze nakłady na roboczogodzinne, więc tutaj w ogólnej kalkulacji ta technologia będzie tańsza, zakładam, ale oczywiście to jest mój szacunek, około 30-40% od takiej tradycyjnej. Niedawno sprzedano pierwszy dom w USA, wydrukowany w technologii druku przyrostowego. Oczywiście dalej ściany tylko i fundamenty, reszta wykończenia domu była wykonana w technologii tradycyjnej przez ludzi. Natomiast tutaj ten dom kosztował $300,000 i był tańszy o połowę od domu w okolicy. O podobnych gabarytach, tak. Sama kwota 300 tysięcy nam za dużo nic nie mówi, natomiast kwestia, że jest o połowę tańszy niż domy w okolicy, już raczej na naszą wyobraźnię działa. No więc umawiamy się za 5-6 lat, tak? Myślę, że tak. Przychodzę z zamówieniem. Jeszcze jedna rzecz. To wszystko jest na razie w fazie i przygotowań, i badań, i testów różnego typu. Gdzie to się dzieje? Bo mówiliśmy na początku, skąd jesteście i skąd przybywacie, ale gdyby ktoś w tym momencie, może nie zainteresowany zakupami, ale z badaniem tego zagadnienia, może przyłączeniem się do waszego zespołu, chciał do was trafić, to gdzie? Jest to projekt Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Natomiast cały sprzęt, drukarki i produkcję tego betonu mamy zgromadzoną w laboratorium na Wydziale Budownictwa. I tam właśnie mamy postawione jedną drukarkę, taką wersję laboratoryjną, gdzie możemy sobie testować właśnie różne mieszanki, różne strategie wydruku, czy różny nawet sprzęt przeznaczony do tego wydruku. Oraz instalujemy także drukarkę o większych gabarytach. Przestrzeń robocza to jest 4 na 3 metry i wysokość też około 3 metrów wydruku. Także już będziemy mogli wydrukować elementy o większych gabarytach. No dobrze, a do tej pory co już zrobiliście? Co zostało wydrukowane? Poza się testami laboratoryjnymi, które stosujemy, tutaj ten pierwszy nasz prototyp drukarki o mniejszym zakresie druku pozwolił na wydrukowanie małej architektury. Tym się zajmowaliśmy z tego względu, że jest to ładne, przydatne, bardzo ładnie ozdabia nasz wydział. Także stosowaliśmy to do druku krzeseł, stołów, donic. Testowaliśmy elementy takie budowlane, które można potem w technologii prefabrykatów wdrożyć na rynek. Także zajmowaliśmy się mniejszymi elementami. Teraz myślę, że dzięki tej większej drukarce będziemy w stanie wydrukować już pełne elementy. Myślę, że celujemy bardziej w kwestię dalej tej prefabrykacji, z tego względu, że jest nam to trochę łatwiej wykonać. I w takich elementach prefabrykowanych możemy wydrukować czy wiaty, czy duże elementy, czy też na przykład bardzo popularne jest takie wykorzystanie tej technologii pod drukowanie gotowych łazienek, które potem oczywiście są w odpowiedni sposób obrabiane i w pełnej krasie, w pełnym rynsztunku wysyłane na przykład gdzieś do Danii, Szwecji, po to, żeby można było wstawić to na przykład do hotelu.
Tak, te słowa padły. Krzesła, stoły, łazienki. No rozumiem, że na tych krzesłach można bez obaw usiąść sobie, tak? Bez problemu można usiąść, można na stołach postawić kubek kawy, wypić i cieszyć się. Dziękuję bardzo za wizytę. Niebawem do Was wpadnę. Po dom. Czy macie już takie upatrzone miejsce, gdzie mogłyby stanąć takie konstrukcje? Czy to ma znaczenie, gdzie to stanie, czy nie ma żadnego? Może stanąć sobie na każdym terenie? Nie mamy upatrzonego miejsca, natomiast stanąć może celujemy z naszą technologią w warunki atmosferyczne, które są w Polsce. Czyli dostosowujecie parametry do tego, co mamy tu. Bo rozumiem, że w każdym klimacie troszeczkę inaczej ten beton będzie się... Tak, bo to zależy od tego, jaka jest temperatura, wilgotność, wobec tego tutaj musimy odpowiednio tą mieszankę dobrać. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, to nie ma znaczenia. Potrzebna jest tylko jakaś działka budowlana, miejsce, gdzie zrobimy fundament i rozstawimy naszą drukarkę. No i potrzebni jesteście wy, Mateusz Techman i Marcin Hoffman, twórcy projektu, który jest przyszłością. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest podcast Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.